10 drużyn piłkarskich z najpiękniejszą historią. Niektóre kluby, takie jak wszelkie Red Bull, PSG czy Manchester City są otworami czysto komercyjnymi i maszynkami do wygrywania. Są kluby z bardziej czarną historią, jak Real Madrid, Legia Warszawa czy FC Liverpool, któremu i tak kibicuję. Są jednak kluby z niezwykle bogatą historią i tradycją. Dziś opowiem Wam o takich właśnie klubach. Będę wspominać zarówno o historii, czy też współczesnych tradycjach. Celtic FC, szkocki profesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Glasgow w Wielkiej Brytanii, grający na co dzień w Scottish Premiership założony 6 listopada 1887 roku przez irlandzkich imigrantów. A no właśnie! W 1887 roku klub Glasgow Celtic Football Club został formalnie założony w sali kościoła świętej Marii przy ulicy East Rose. Jako cel działalności klubu zapisana została walka z biedą wśród irlandzkich emigrantów zamieszkujących w dużej liczbie ulica East End wschodnich dzielnic Glasgow. Dzięki tym wydarzeniom do dziś Celtic pozostaje ostoją katolicyzmu w opozycji do protestanckiego Rangers oraz do dziś Celtic jest ostro krytykowany przez kapitalistów za swoje socjalistyczne i robotnicze zapędy. FC St. Pauli, niemiecki klub sportowy z Hamburga, założony 15 maja 1910 roku, mający swoją siedzibę w dzielnicy St. Pauli nieopodal Reperbahn, jest klubem wielosekcyjnym. Oprócz sekcji piłki nożnej, mężczyzn posiada m.in. Sekcję rugby, piłki ręcznej, boksu i maratonu. Drużyna St. Pauli jedynie kilkukrotnie występowała w Bundeslidze w 2010 roku, awansowała po raz kolejny do najwyższej klasy rozgrywkowej, dokonując tego na stulecie klubu. Kibice drużyny otwarcie występują przeciwko rasizmowi, są to często przedstawiciele subkultury pankowej. St. Pauli wiąże się z ruchem antyfaszystowskim. Postawa skierowana przeciw radykalnej prawicy uwidoczniła się w latach 80. w związku z prawicowymi Kierunkowaniami kibiców innego hamburskiego klubu HSV. To właśnie lata 80 to najbogatszy okres tego klubu. Wtedy to dochodziło do starć kibiców na linii faszyści, antyfaszyści, a nie oklamujmy się, w przypadku Niemiec faszyzm jest wyjątkowo nie na miejscu. I drodzy państwo, faszyzm i nazizm to to samo, tylko w przypadku nazizmu występuje kult Hitlera. Niemieckie środowiska antyfaszystowskie wywaliby faszystów ze stadionów, a St. Pauli jest obecnie właściwie jedynym większym klubem, który nie ulega komercjalizacji. Utrzymują go fani i rządzą nim przedstawiciele kibiców. Red Star FC, czyli ostatni bastion Paryża, francuski klub piłkarski grający obecnie w Ligue 2. Odkąd paryski klub PSG został przejęty przez Katarczyków, to właśnie Red Star stał się ulubionym klubem paryżan. Katarczycy zniszczyli wszystko, co kochaliśmy, a Neymar jest tego symbolem. W futbolu są rzeczy ważniejsze od wygrania Ligi Mistrzów, tak mówią Francuzi. Ich historia nie jest tak stara, bo przez lata klub ten upadał, mimo że powstał w 1897 roku. W maju 2011 roku nowym właścicielem PSR został fundusz Qatar Sport Investment. Prezesem klubu został Nasser al kaleifi Katarczycy zwiększyli budżet klubu do 150 milionów euro. Wtedy to klub PSG został w pełni skomercjalizowany i stracił swój klimat. Kibice zaczęli chodzić wtedy na mecze trzecioligowego Red Star, aby stworzyć opozycję dla wielkiego giganta. Zależało im na zachowaniu kultury francuskiej w oryginalnym stanie i to się ceni. Mało tego, nie mówią, że są przeciwnikami PSG. Wielu z nich chodzi tam w koszulkach PSG, ale twierdzą, że prawdziwe PSG przestało istnieć, a dziś Red Star Naprawdę reprezentuje Paryżan. Pogoń Lwów, piłkarski klub polski z siedzibą w Lwowie. W 1907 roku uzgodniono nazwę i barwy klubowe. W 1907 rok przyjmowano za rok założenia klubu do czasu odzyskania w 1918 roku przez Polskę niepodległości. W czasie wielkiej wojny w pogoni nadal grano w piłkę. W dniu 18 maja 1919 roku pogoń rozegrała pierwszy mecz w historii niepodległej Polski. W 1927 roku powołano ligę zrzeszającą największe polskie kluby. W pierwszym sezonie jej istnienia klub z Lwową placował się na czwartym miejscu w tabeli. Polacy ze wschodnich ziem zabranych przede wszystkim z Lwowa znaleźli się po wojnie wśród animatorów piłki nożnej na ziemiach zachodnich. W oparciu o byłych piłkarzy pogoni odtworzono w Bytomiu, gdzie osiedliło się wielu lwowiaków Poloniu. Także to nie jest tak, że Pogoń Lwów upadła. I dziś jest jakaś tam mała drużyna we lwowie, która kontynuuje tradycję pogoni lwów. Nie, tradycje pogoni lwów są nadal obecne, ponieważ bezpośrednim kontynuatorem pogoni lwów jest Polonia Bytom. Ponadto do tradycji pogoni odnoszą się jedynie Pogoń Szczecin, Odra Opole, Piaskliwice i Odra Wodzisław Śląski, ale to właśnie Polonia Bytom jest jakby następcą pogoni lwów. AFC Wimbledon Angielski klub piłkarski występujący w Football League One Jest to jedna z najbardziej niesamowitych historii klubowych Od 1889 roku istniał FC Wimbledon Ten klub jednak się rozpadł Zmieniono wtedy nazwę na MK Dons I przeniesiono ze południowego Londynu do Milton Keynes To się bardzo kibicom nie spodobało Więc ci na pochybel nowym władzom utworzyli własny klub AFC Wimbledon FC Wimbledon w latach 2002-2011 pięć razy uzyskiwał promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, ustanawiając przy tym serię 78 meczów bez porażki, co jest rekordem w angielskiej piłce seniorskiej na wszelkich szczeblach ligowych. W końcu FC... Wimbledon trafił do ligi, w której występował M.K. Dons i pokonał ich 3 do 1. Było to 7 października 2014 roku. Obecnie AFC Wimbledon gra w League 1, a M.K. Dons w League 2 kibice zniszczyli przedsiębiorców. Piękna historia, prawda? AC Milan, włoski klub piłkarski z siedzibą w Mediolanie, wielokrotny klubowy mistrz Europy i świata. Tradycyjnie AC Milan był klubem związanym ze środowiskiem robotniczym i związkowym. Podczas gdy inny ligowy zespół z Mediolanu, Inter, był wspierany przez bogatszych kibiców. Historia Milanu jest nierozerwalnie związana ze brytyjskimi imigrantami, którzy tak naprawdę tworzyli piłkę nożną we Włoszech. Dzięki nim nowoczesny futbol zyskał w Italii ogromną popularność. W 1887 roku, na przykład w Turynie, powstały pierwsze kluby sportowe z sekcją piłkarską, zresztą pierwotnie za logo AC Milanu służyła flaga Anglii. Boca Juniors dnia 3 kwietnia 1905 roku, pięciu włoskich imigrantów zebrało się w Plaza Solis położonym w samym sercu La Boca, portowej dzielnicy Buenos Aires. Założyli wtedy klub Boca Juniors. Pierwotnie mieli koszulki różowe. Zostały jednak szybko zastąpione przez koszulki w biało-czarne paski. Według legendy w roku 1907 zespół stoczył walkę o barwę swoich strojów z inną drużyną. Ponieważ Boca przegrał, zdecydowano się przyjąć barwę z flagi pierwszego statku, który wpłynie do portu. Okazało się, że była to łódź szwedzka z niebiesko-złotą flagą i takie właśnie stały się barwy klubowe Boca Juniors. Juniors. Pierwsza wersja koszulek była niebieska z żółtym przekątnym pasem, pas ten później zmieniono na poziomy, który obowiązuje do dziś. Na boka to jedna z 47 dzielnic Buenos Aires, natomiast słowo juniors zostało dodane celem zwiększenia prestiżu oraz nadania nazwie angielskiego brzmienia. To głównie Brytyjczycy budowali koleje i robotnicy jako pierwsi przywieźli piłkę nożną w europejskiej formie do Ameryki Południowej. Krakowia Kraków, najstarszy nieprzerwanie istniejący polski klub sportowy założony 13 czerwca 1906 roku. Krakowia powstała jako organizacja krakowskiego środowiska akademickiego, mimo to była klubem, jak wówczas mówiono, demokratycznym. Oznaczało to, że jest otwarta na wszystkie grupy środowiska. Nigdy nie ustawiała żadnych barier klasowych, religijnych bądź narodowościowych. Podziały klasowe były jeszcze bardzo mocne na początku XX wieku. Mimo to w Krakowi było miejsce dla arystokratów, mieszczan, rzemieślników, robotników, studentów i uczniów. Nie liczyło się pochodzenie. Jedynym kryterium były umiejętności sportowe. Lata 30 XX wieku to okres narastającego faszyzmu w Europie. Hitlerowskie porządki znajdowały uznanie w wielu krajach. Także w Polsce wzrosła aktywność środowisk endenckich, wymierzona zwłaszcza w Żydów. W świecie piłki nożnej postulowano numerus nullus, czyli całkowity zakaz dostępu dla Żydów. Przepis taki wprowadziły niektóre kluby sportowe. Statut Wisły Kraków zabrania o przynależności niepolakom. W obronie praw Żydów wystąpiło wiele polskich klubów, w tym Pogoni Lwów, ŁKS Łódź i oczywiście Krakowie Kraków. Można powiedzieć, że Krakowie jest jednym z pierwszych sprawiedliwych w Polsce. Everton FC, angielski klub piłkarski, założony w 1878 roku w Liverpoolu w dzielnicy Everton. Obecny stadion FC Liverpool, Anfield, początkowo był używany jako stadion Evertonu. Everton grał na nim od 1884 roku, wynajmując go od właścicieli ziemi, na której się znajdował. W 1891 roku jeden z dotychczasowych najemców Anfield, John Holding, wykupił całość praw do stadionu i zażądał od Evertonu zwiększenia czynszu ze 100. Do 250 funtów. Właściciele Wertonu odmówili i szybko, przynieśli się na oddalony od Enfield o około mile drugi stadion Goodison Park. Nie przeniósł się jednak cały zespół. W Evertonie doszło do rozłamu i na stadionie postanowiło zostać trzech piłkarzy. Mając stadion i zalążek składu John Holding stworzył własną drużynę. 15 marca 1892 roku powstał Liverpool Football Club. Do tego czerwone koszulki FC Liverpoolu to też dziedzictwo po Evertonie, gdyż to właśnie ich pierwotne barwy, a żeby odróżnić się od rywala Everton zmienił barwy na niebieskie. Mimo przeciwności losu Everton przetrwał i mimo kąśliwych zaczepek kibiców ich rywalizacja określana jest jako derby przyjaźni. FC Barcelona. Historia niezwykle piękna, ale i tragiczna. W 1936 roku wybuchła wojna domowa, która toczyła się między centrolewicowym rządem republikańskim wspieranym przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Meksyk, a nacjonalistami pod wodzą generała Frankow wspomaganymi przez hitlerowską III Rzeszę oraz Włochy. W czasie działań ucierpiał również kataloński klub. Zmniejszyła się liczba członków z 7719 do 2500. Miesiąc po rozpoczęciu walk, ówczesny prezes klubu został wezwany na posiedzenie Federacji Piłkarskiej do Madrytu. Po wyjeździe jego samochód został zatrzymany w Sierra de Guadrama przez patrol wojsk Franco, a sam prezes zastrzelony. Natomiast Angel Arocha, piłkarz, który strzelił 214 bramek dla Katalończyków w 207 meczach, został siłą wcielony do armii w Aragonie. はい。 16 graczy zespołu wyjechało do Ameryki, aby rozegrać mecze w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych, co miało poprawić kiepską sytuację klubu. Tylko czterech z nich wróciło do Hiszpanii w związku z trwającą wojną. Francuska sekretarka klubu wyjechała do Francji, aby w paryskim banku lokować 12 tysięcy dolarów. Fundusz ten był podporą klubowych władz. 16 marca 1938 roku na budynek siedziby klubu spadła bomba, niszcząc pomieszczenie z trofeami. Została też zniszczona kasa klubu, jednak klub istnieje nie przestał, ponieważ dozorca odnalazł kasetkę, w której znajdowało się 2500 peset. Klub zdobył tylko Mistrzostwo Katalonii, bo rozgrywki ligowe były zawieszone w czasie wojny, która skończyła się w 1939 roku porażką Republikanów. W 1940 roku na osobisty rozkaz Francisco Franco zmieniono nazwę z angielsko brzmiącego Football Club Barcelona na hiszpańską nazwę, a także zmieniono herb. W 1942 roku klub przeżył jeden z najdziwniejszych okresów w historii ligi hiszpańskiej: drużyna, która gdyby nie wygrała meczu 5 z Realem Madryt, straciła by miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tego zdobyła Puchar Hiszpanii wygrywając w finale z Atletico Bilbao 4-3. Rok później w pierwszym meczu w półfinale Pucharu Krajowego FC Barcelona wygrał mecz z Realem Madryt u siebie 3-0. Lecz w rewanżu na stadionie Santiago Bernabeu przegrali aż 11-1. Było to w 1943 roku. W przerwie meczu do szatni piłkarzy Barcelony wkroczyła hiszpańska policja. Co wtedy się stało, nie wiadomo, ale pewne jest, że przyjemnie nie było. Mimo tych problemów, Barcelona przetrwała i dziś katalończycy zdominowali hiszpańską piłkę. Franco się w grobie przewraca, no i dobrze.